Dziada, pradziada pochodzi z miasta Krakowa. U mnie w domu bez przerwy się grało na instrumentach i śpiewało. Mój ojciec grał na akordonie, na skrzypcach, na mandolinie. Także wszystkie uroczystości rodzinne odbywały się przy śpiewaniu. Było więcej śpiewania niż wódki, aczkolwiek alkohol też bywał. Ja zacząłem grać na akordonie, jak chodziłem do trzeciej czy do czwartej klasy szkoły podstawowej i wierzcie mi, o niczym tak bardzo nie marzyłem, tylko o tym, żeby grać. Natomiast kiedy kończyłem szkołę podstawową, marzyłem naprawdę, żeby pójść do liceum muzycznego. Ale tata mój bał się i nie chciał, żebym został muzykiem. Kiedy ja już szedłem do szkoły średniej, ojciec mój codziennie modlił się, żeby, broń Boże, Jasiu nie poszedł na muzykę. Nie wiem, czy dobrze mnie rodzice wychowywali, czy źle, tylko że każdą piątkę, którą dostawałem w szkole, dostawałem od mojej mamy piątkę, 5 zł. I z tych piątek uzbierałem sobie sumę pieniędzy i za to sobie kupiłem gitarę.